Ma z tej strony wygrał ze mną i zapraszam Was na zapowiedź już 6. kolejki Ekstraligi w tym sezonie. I chciałbym jeszcze dodać, że ten odcinek będzie trochę taki nietypowy, ponieważ nie będzie podanych składów drużyn. Nagrywam ten odcinek w poniedziałek, gdzie te składy jeszcze nie są podane. No najprawdopodobniej w ten czas nie będzie mnie po prostu w domu. Pierwsze spotkanie tej kolejki odbędzie się w Rybniku, gdzie przyjedzie Włóknia Częstochowa. Transmisja w Eleven Sport o godzinie 18.00, pierwszy bieg. Myślę, że ten mecz zakończy się wynikiem 54-36 dla przyjezdnych z Częstochowy. No ta ostatnia wpadka u siebie z Lublinem, gdzie przegrali, i w Gorzowie też przegrywali podczas tego przerwanego meczu. No myślę, że i tak wygrają, no bo jadą jednak z Rybnikiem i te dwa mecze ostatnie to po prostu wpadka włókniarza. No ten w Gorzowie to jeszcze no na wyjeździe jechali, tak, ale u siebie z Lublinem no musieli zresztą przygotować się tor, bo mecz był zagrożony. Nie jechali na tym torze, na którym trenowali, tak, więc przegrali. A w Rybniku myślę, że sobie poradzą bez żadnych problemów. Drugie spotkanie tej kolejki odbędzie się w Lublinie, gdzie zawita GKM Grudziądz. Transmisja na kanale Eleven Sport o 20.30, pierwszy bieg. Myślę, że Grudziądz będzie miał problem ze zdobyciem 40 punktów w Lublinie. Stawiam 51-39 na gospodarzy. Przechodzimy do niedzieli, gdzie pierwszym meczem będzie Unia Leszno kontra Faluba z Zielonogóra. Myszy pojadą do Byków, do Leszna i transmisja w Esport Plus o godzinie 16.30, pierwszy bieg. No i oczywiście stawiam na wygraną gospodarzy 52-38 dla Unii Leszno. No i tą kolejkę zakończymy spotkaniem Moje Bermudy Stargorzów kontra Betard Sparta Wrocław. Transmisja w Esport Plus o godzinie 19.15, pierwszy bieg. Będzie to bardzo ważne spotkanie dla Stali Gorzów, jak i dla Betard Sparty Wrocław. No Gorzów musi wygrać u siebie, bo jeszcze nic nie wygrali w tym sezonie. Chociaż ja uznaję wygraną z Częstochową. A Wrocław musi zdobywać punkty, żeby znaleźć się w tych playoffach, bo ostatnio mieli lekkie problemy, nie licząc oczywiście meczu u siebie z Grudziądzem. No i myślę, że ten mecz zakończy się wynikiem 48-42 dla Stali Gorzów. To było na tyle, jeśli chodzi o tą 6. kolejkę.